malarz, pisarz i kobieciarz. Takie określenia powinny znaleźć się w jego biogramie w Wikipedii. Przyjaciele mówili o nim, że miał niagarowski temperament. Witkacy, bo o nim mowa, jest bohaterem naszej kolejnej premierowej książki, którą zobaczycie i o której rozmawiać będziemy podczas Big Book Festival. Ta książka jest niesamowita, bo to nie jest taka zwykła biografia. Ta książka jest jak podróż w czasie. Rozpoczyna się w momencie, kiedy Witkacy w 1933 roku wysiada wczesnym rankiem z pociągu na dworcu w Warszawie i przemierza ulice stolicy. Razem z nim czujemy wiatr dobiegający od strony Mostu Poniatowskiego, czujemy ostry zapach kawy dobiegający z pobliskiej palarni. Witkacy wchodzi do domu. I tu rozpoczyna się takie śledztwo Małgorzaty Czyńskiej, która opowiada o wszystkich kobietach Witkacego, które spotkał na swojej drodze. Kluczową postacią jest tutaj żona, z którą żyje w otwartym, korespondencyjnym związku. Żona jest w stanie na podstawie portretów, które maluje Witkacy, stwierdzić, jak wielka zażyłość lub nie łączy go z modelką. Ta książka jest pełna wiedzy, jest pełna faktów, ale przede wszystkim świetnie się ją czyta. To jest rodzaj takiej lektury, która na długo zostaje w pamięci, zostają całe sceny i bardzo prawdziwe, mocne, esencjonalne historie. Ja Wam tę książkę bardzo polecam. Zapraszam na spotkanie z Małgosią Czyńską na Big Book Festival, a partnerem tego spotkania są Marginesy, które tę książkę wydały.